Studio Kijów w Warszawie, godzina 18.24. Podobno słychać, że deszcz pada. Słychać w naszym radiu. Czyli nie tylko tak, że my ten deszcz widzimy i odczuwamy trochę, ale Państwo też możecie tę deszczową atmosferę poczuć, chociaż przyznaję, że to nie jest taki deszcz, którego się człowiek boi. On raczej jest przyjemny. Ja go nazywam takim deszczem lękającym, ale panie redaktorze, jakby pan się odwrócił przez swoje prawe ramię, to pan zobaczy tam taką wielką prawę. Wielką chmurę. Odwróciłem się jako, przez prawe. No to czyli moje lewe, twoje jest, prawe. Jest czyli jak ta chmura się zerwie, to będziemy mieli wtedy, mi się wydaje, potop. Jeden z wielu, który w Kijowie w lecie chociaż raz w sezonie musi się zdarzyć. Obiecaliśmy, że Stas Galadiuk i Paweł Frumin zagrają dla Państwa, ale właśnie przez ten deszcz nie mogą zagrać i chodzą tutaj teraz obok nas z instrumentami, ale niestety już muzyki. Państwo bezpośrednio ich nie usłyszycie, tylko to, co było słychać gdzieś tam w tle. Marku, chciałeś opowiedzieć o bardzo ważnym banku ukraińskim, który właściwie zdominował większość usług na Ukrainie. Ciężko nawet sobie wyobrazić, żeby funkcjonując na Ukrainie z tego banku nie korzystać, nawet jeżeli ma się gdzieś indziej konto. To jest 30% rynku. Co to za bank? To jest 30% rynku. Mowa o prywatbanku, który, jak wiemy, pod koniec 2018 roku został sprywatyzowany całkowicie. Miał problemy ogromne z kapitałem. Został dokapitalizowany przez państwo ukraińskie, a potem został tak naprawdę przejęty przez Skarb Państwa Ukrainy, tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie doszło do krachu finansowego na całej Ukrainie. Ale to nie koniec, bo w tle mamy niedawno szef Narodowego Banku Ukrainy, pan Kirysz Szewczenko, powiedział, że prawdopodobnie prywatbank będzie znowu prywatyzowany. Jak ukraińskie państwo chce to zrobić, ja nie wiem, z tego względu chociażby, że trwają rozprawy sądowe, a prywatbank ma też jakby tą jasną, ale i tą ciemną stronę w biznesie, która jest i dochodowa, i bardzo niedochodowa, dotowana przez państwo. Powiedzmy też wprost, prywatbank przed tym dokapitalizowaniem, przejęciem przez państwo należał do Ihora Kołomojskiego. A i to Ihor Kołomojski w pewien sposób stracił bank, z drugiej strony uratował się dzięki temu, że państwo przejęło ten bank przed konsekwencjami niewypłacalności wobec swoich klientów, a później na fali wygranej Sługi Narodu i powrotu i przyjścia do władzy Wołodymyra Zełenskiego, którego przecież był jednym ze sponsorów jego ekipy, Kołomojski prywatbank postanowił odzyskać. Do tej pory mu się nie za bardzo to udawało. Więcej tego, wygrał sprawę sądową, która w sądzie ukraińskim, która kasowała tak naprawdę nacjonalizację banku, ale zgodę musi wydać jeszcze Narodowy Bank Ukrainy. I Bank Narodowy Ukrainy tej zgody Igorowi Kołomojskiemu nie wydał. Więc sprawy sądowe ciągną się dalej. I w tym momencie, nie wiem czy szef, prezes Narodowego Banku Ukraińskiego chciał zaistnieć w przestrzeni medialnej Ukrainy, bo szczerze mówiąc, no niefortunna to jest trochę wypowiedź wtedy, kiedy trwają sprawy sądowe o własność nad bankiem, a my mówimy, że będziemy go sprzedawać. Opowiadałeś ostatnio, gdzie Ukraińcy spędzają wakacje. Mówiłeś o tych kierunkach wyjazdowych, o tym, że popularna jest Polska, że Ukraińcy jeżdżą do Egiptu, jeżdżą do Turcji. Ciekawy jestem, gdzie jeździ Ihor Kołomojski, bo z tego, co pamiętam, ma zakaz wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Izrael chyba ale też się go pobył. Ale ma paszport Izraela, więc do swojej ojczyzny może przyjechać w każdym. A właśnie nie jestem pewien. On stamtąd wyjechał. Na pewno też musiał wyjechać ze Szwajcarii. Ale nie ma problemu. Szwajcarzy mu powiedzieli delikatnie, słuchaj, kończymy już znajomość, musisz się zabrać ze Szwajcarii. On też to zrobił. Ze Szwajcarami nikt nie chce mieć napięku, więc lepiej się pożegnać, że tak powiem szorstko, ale jednak w miarę komitywy. A Igor Kołomojski, ja myślę, że źle nie ma. Ma gdzie jeździć. Sporo biznesmenów z Ukrainy, czy funkcjonujących na rynku ukraińskim, jakoś ciągnie do tej Szwajcarii.